Siemanko, z tej strony Adrian Hoffman. Witam Was w kolejnym odcinku z serii Zapytaj Trenera. W tym odcinku będziemy sobie mówili o cardio, a budowaniu masy mięśniowej. Jak i czy w ogóle warto wdrażać w czasie treningów na hipertrofię mięśniową. O tym już za chwilę. Wiele osób łączy treningi aerobowe z treningami oporowymi, na przykład dla zwiększenia spalania tkanki tłuszczowej albo poprawy parametrów wysiłkowych u sportowców. Jednakże według wielu przesłanek takie łączenie treningów może zaburzać wzrost tkanki mięśniowej. Ta teoria jest znana pod nazwą interference effect i mówi ona o tym, że trenowany mięsień nie jest w stanie jednocześnie adaptować się optymalnie do treningu siłowego i treningu wytrzymałościowego. Nie znaczy to, że trening aerobowy całkowicie zaburza budowanie mięśni. Jednakże dla osób, którym zależy na maksymalnej hipertrofii, polecałbym, jeśli muszą, zastosowanie tego najlepiej w dni, które nie trenujemy siłowo, bądź, jeśli musimy, zostawienie minimum 4 do 6 godzin pomiędzy jednostką aerobową, tak zwanego cardio, a treningiem siłowym. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Był to ostatni odcinek z serii, którą mieliśmy przygotowane dla Was. Tak naprawdę, jeśli kogoś z Was interesuje dużo większe i obszerniejsze zgłębienie wiedzy na ten temat, zapraszam Was na szkolenia Functional Body Academy, Funkcjonalne Kształtowanie Sylwetki, gdzie przez 8 godzin wgłębiamy się w te tematy dużo mocniej, dużo bardziej obszernie i przekazujemy Wam jeszcze więcej informacji na ten temat. Mam nadzieję, że cała seria Wam się podobała. Może, jeśli byłoby duże zainteresowanie, byłyby jakieś pytania, nagramy jeszcze jakieś pytanie, odpowiedzi związane właśnie typowo z tą serią. Jeśli nie, to chciałbym zaprosić Was do oglądania portalu Zapytaj Trenera. Zapraszam na moje profile społecznościowe. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.